1 maja przed Frotexem zapowiadana była manifestacja z okazji Święta Pracy. Miała być protestem wobec zwolnień. Oprócz przewodniczącego NSZZ Włókniarzy, przewodniczącego SLD w Prudniku i posła na Sejm z ramienia tej samej partii, w manifestacji udział wzięło zaledwie kilkanaście osób, nie licząc dziennikarzy z Tygodnika Prudnickiego, Radia Opole, Telewizji Opole i naszej stacji. Jak się okazało, słabą, żeby nie powiedzieć beznadziejnie słabą frekwencję, organizatorzy zawdzięczają właśnie dziennikarzom. Jest mi smutno, że to było tak rozpropagowane na terenie miasta Prudnika i nie tylko, że będziemy tutaj dzisiaj obchodzić właśnie to święto 1 maja, że przyszło tylko tyle ludzi. Ja sobie tłumaczę tylko to tym, że pracownicy boją się już i telewizji, i radia, i nie chce się nikt pokazywać, bo sam osobiście chodziłem po wydziałach i prosiłem, żeby tutaj przyszli. Ja mówię tak, zobaczą mnie w telewizji, zobaczą mnie w radiu, a ja jutro zobaczę wypowiedzenie. Dzisiejszy dzień też jest dla nas już wyjątkowo smutnym dniem, ponieważ wczoraj i przedwczoraj 40 pracowników dostało pierwsze wypowiedzenia od syndyka. Kiedyś to było ponad 4 tysiące ludzi. Dzisiaj pracuje w zakładzie około 190 osób. Jest to przykre, ponieważ zakład, który został jako jedyny w kraju produkującym ręczniki, ma się ku upadłości. Jak ktoś jeszcze nie wie, to syndyk od 19 marca jest już ustanowiony przez sąd, ma 3 miesiące na zinwentaryzowanie tutaj tego zakładu i po tym okresie musi wystawić na sprzedaż ten zakład. A to zapewne też jest wina dziennikarzy, Żydów, masonów, cyklistów i wszelkiej maści swołoczy. Natomiast związki zawodowe nie mają sobie nic do zarzucenia.